takie zarządzanie gniewem w taki niecny sposób, zazwyczaj mieliśmy tego w przeszłości nieskończoną liczbę przypadków, bardzo często prowadzi do takiego skonfliktowania grup, które się często nawet kończą ludobójstwem. I to, w jaki sposób zarządzają gniewem teraz rządzący, moim zdaniem ma wszelkie znamiona takich postaw, które mogą się skończyć faszyzmem, które mogą doprowadzić do ludobójstwa, bo to się wiele nie różni od tego, co się działo ani w Ruandzie, ani w Bośni i Hercegowinie. To są te same instrumenty, których się używa. Wyciąga się takie, a nie inne elementy zarządzania gniewem i doprowadza się, i tak się poloryzuje, i tak się szczuje, i tak się dehumanizuje jedne grupy i napuszcza się na nie drugie, że to się kończy drastycznie.